Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Eni, jesteś tam? Kochanie, mogę wejść? Skarbie, otwórz, proszę. Wpuść mnie. Otwórz mi, Eni. Eni, wpuszczaj. Eni, wpuść mnie. Każdą duszę. W czasach hiszpańskiej inkwizycji Kościół torturował i zabił tysiące tak zwanych heretyków. Wielu z nich miało zaburzenia psychotyczne, neurotyczne lub osobowości. Budynek, w którym siedzicie, wzniesiono w XVIII wieku, by stawić opór okultyzmowi. Duchowni wrzucali kobiety podejrzewane o czarnoksięstwo do chrzcielnicy, by wyzwolić je od złych duchów. Mnóstwo utopiono w wodzie święconej, zanim zaprzestano tych praktyk. Przepraszam, pani doktor, zaprzecza pani istnieniu przypadków opętania? Jestem tu już od dawna. Pociąg. Z ogonem? To abstrakcja. Proszę, proszę. Rośnie nam głodująca artystka. Nie wiem, czemu żałują ci deseru. Dziękuję. A co to? Nugatowe pyszności. Co to nugat? Nie wiem. Rzeczywiście pyszne. Tylko ciebie tutaj lubię. Wiesz, my dziewczyny musimy tutaj trzymać sztamę. Przy tobie. Eni, Eni, odpuść. Hey, Natalie. Natalie. Hi. Cześć. Wszystko w porządku? Nie podoba mi się tam. Jak stamtąd wyszłaś? Szukałam ciebie. Nugat. Nugat to rodzina słodyczy wytwarzanych z cukru miodu, prażonych orzechów i ubitej piany z białek. Sprawdzałam. Wiedziałaś, że słodycze mają rodziny?
Rytuał to nie tylko seria modlitw, to taniec. Musimy wyczuwać tempo bitwy, współpracować z innymi, wyczuć miejsca, w których możemy przypuścić atak. W trakcie egzorcyzmu Eleny księża popełnili fatalne błędy. Co zrobilibyście inaczej? Przetłumacz. Tak, siostro. Ojcze. Jej zależy na nauce, a mnie na jej bezpieczeństwie. Clark, skąd znasz tę piosenkę? Czekaliśmy na ciebie. Zostaw tę boską istotę. On ci rozkazuje. On, który rzucił cię na wznak. I dupa. Ojcze, módlcie się razem. On ci rozkazuje. Wygonił cię z raju do czeluści piekieł. Nie przestawajcie. Zawierzcie tym słowom. On ci rozkazuje. Wygonił cię z raju do czeluści. Do czeluści piekielnych. Mnie. Boże, odeprzyj siły szatana. W imię wcielenia męki zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa rozkazuję ci opuścić to dziecię Boże. Kochanie. Już dobrze. Nic jej nie jest. Huh?
Zacznę zakładać pieluchy na zajęcia. Ja też. Za siostrę. Mogło być krucho, gdybyś nie wkroczyła do akcji. Świętowanie zwycięstwa to nie grzech. Myślałam, że nawiązałyśmy kontakt. Na jedną chwilę. I tak było. Osłabiłaś demona. Natalie tam jeszcze była. Dalej się cięłam. Ciało jeszcze żyje. Ty to sobie zrobiłaś? Modliłam się o miłosierdzie Boga. Modliłam się bez końca, ale wiedziałam, że nie zasługuję na przebaczenie. Wina, żal. Matka żałowała tego, co mi zrobiła. Zostałam z nią sama. Annie, gdzie ty jesteś? Annie! Annie! Ty tutaj? Co z Natalie? Zabronili dostępu. Dlaczego? Nie wiem. Może chcą ją przenieść. Witam ojca. Cześć. No tak. Ojcze, nie możecie przenieść Natalie. Sprawdzałam dokumentację. Śmiertelność takich przypadków przekracza 90%. Wiara nie opiera się na statystyce, to prawda. Na tekście egzorcyzmu też nie. Nie. Obowiązuje od tysiącleci jako Słowo Boże. A siostra... Chiquita, poznaj Ann. Ona chce ci pomóc. Emilia, słyszysz mnie? Nie cichnie. Głos czerpie całą moc z ciebie. Szczęśliwy ten, którego grzech został puszczony w niepamięć, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Wiesz, jakie to uczucie, gdy coś w tobie rośnie. Prawda, siostro? Emilia, posłuchaj. Skup się na moim głosie. Ona się nie słyszy. Emilia, demon poluje na najbardziej pobożnych, bo poczucie winy jest w nas najgłębsze. Ann? Otwórz oczy. To twoje ciało, nie jego. Nie musisz się już przed nim ukrywać. Wiem, że nie chciałaś tego dziecka. Chciałaś, żeby to się skończyło. Ty też? Tak. Ann? Wiem, co to rozpacz i jak wstyd może rozrywać cię od wewnątrz.
Porzuciłam ją. I modlę się, by Bóg mi wybaczył. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia. Już ci wybaczył. Ponosi konsekwencje. Mózg, umysł i ciało w leczeniu traumy. Wiem, że jesteś wierna jednej księdze, ale ta lektura może cię rozerwać w tej samotni. Anne, miałam pacjentów, których mimo wszelkich prób nie udało się uratować. Ale spadnie ci kamień z serca, bo wypisali Natalie. Co takiego? Rano zwolniono ją po obserwacji i poszła z matką do domu. Wchodzisz na nową drogę. Masz prawo być zagubiona. Nie zatrzymuj się. Czasu. Zostały jej godziny, nie dni. Przenieśli ją do katakumb pod budynkiem głównym. Tam jeszcze są cele. Cele? Zbudowane na samym początku. Jest kompletnie odcięta od Akademii. Nie będą chyba ryzykować kolejnych zgonów i odpuszczą dalsze rytuały. Po co? Po co mi to mówisz? Bo ona mi to przekazała. Dostałam to, gdy trafiłam do niepokalanek. Owinęłam tym rączkę mojej córeczki, gdy ją oddawałam. Ojcze, Natalie to moja córka. Demon posługuje się nią, by dotrzeć do mnie. Ona nie może przeze mnie cierpieć. Nie pozwolę na to. Odejdź. W tej chwili. Raymond, szybko. Oszalałeś? Zabiła ci siostrę. Nieprawda. Przesuń się. Nie unikaj mnie. Dostałaś moje zaproszenie. Natalie, niech wyjdą. Natalie. Natalie, nie słyszę cię.
Raymond! Raymond! Raymond? Co się dzieje? Natalie, jestem ojciec Dante. Pobawimy się w chowanego. Ukryj się tam. Znajdź najlepszą kryjówkę, dobrze? Tylko szybko. Dawaj. Anne, wiem, że tam jesteś. Posłuchaj mnie. Daj spokój Natalie. Odpuść. Proszę za mną. Dopełnimy formalności. Pewnie ciężko w to uwierzyć, ale gdy już wrócisz do domu, do rodziny i przyjaciół, zapomnisz o tym miejscu. Egzorcyzmy siostry M. Reżyseria. Scenariusz. Tłumaczenie na zlecenie Monolith Films Piotr Licki. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpili. Studio VSI Warsaw. Fragmenty Pisma Świętego w przekładzie zawartym w Biblii Tysiąclecia. Czytał Jan Czernielewski.